27, w piąte święto po wniebowstąpieniu Pana naszego na wysokościach. Oby spływały nań liczne boskie łaski. Szczęść Boże rodzicielowi jego, Władysławowi. Niech będzie uwieńczona chwałą takiego syna, matka jego Zofia, chluba południowego kraju, z łaski boskiej wielkimi napełniona darami. Chwała krajowi, który nie ma równych sobie obszarem i wielkością synów swoich.
Zygfryd von Heuswand w 1309 roku przenosi siedzibę Wielkich Mistrzów z Wenecji do Magdeburga. Następuje potężna rozbudowa tego obiektu. To właśnie w pierwszej połowie roku 14 stanął przy skrzydłowy zamek średni, który przed Państwem razem ze mną przed chwileczką zwiedzi. Rządził zakonem przez 30 lat, to druga połowa wieku XIV, doprowadził zakon do potęgi gospodarczej, militarnej, a przede wszystkim obecnie siedziba zakonu, który dalej funkcjonuje, znajduje się we Wiedniu w Austrii. Jednak zakon wrócił do tej pierwotnej formy, do tej formy szpitalnej. Głównie zajmuje się opieką nad szpitalami, nad przytułkami, nad hospicjami, czyli zajmuje się taką działalnością charytatywną. A kilka tygodni temu obecny wielki... Najstarszy zamek, zamek wysoki, z tym, że w momencie, gdy powstaje zamek średni, ten odcinek kosy jest suchy, nie płynie z tego ze względów technicznych, że mamy dwa mosty schodzone, most dla jezdy, łatka dla pieszych, w zależności od potrzeb, który z mostów jest bliższa. Tutaj też kończy się ta niewidzialna linia, która oddziela. Przed bramy najstarszą rzecz na